Aloha! Nie bądź knur, subskrybuj. Halo, halo! To witamy znowu w Valheimie. Jak widzicie, dwóch magów jest. A co dzisiaj będziemy robić? Nauczymy was, jak zostać magiem. I od razu mówię, jeśli bardzo chcecie zostać magiem, to potrzebujecie zręczności i myślenia. Nie. Myślenia przed tym, jak chcesz coś zdziałać i nie wpierdzielacie się wrogów, to wam powiem w trakcie tego, jak będziemy nagrywać. Nie no, i dalej możesz nie wpierdzielić wrogów, po prostu wróżki ognistej. No tak, jak chcecie zostać magiem krwi, czyli mag krwi, to wchodzi laska ochrony i ożywieniec. To jest magia krwi. Magia żywiołu. Dobra, Dawid, inaczej. Jaki zrobimy odcinek? O magii krwi czy żywiołów na początku? Żywiołów może. Dobra, to robimy magii żywiołów. W magii żywiołów chodzi laska płomienia, która jest obszarowa, wybuchowa i trochę podpala. I ogień się utrzymuje dłużej, jest bardziej skuteczniejszy. Nie tak, że wróg od razu do wody wchodzi i gasi się. Jest duża szansa, że nie zgasi się w tej wodzie. Od razu. Laska. Nie no, od razu się gasi. Nie powiedziałbym. Laska mrozu też wchodzi. Ona spowalnia i nawala jak minigunek. I co musicie mieć, zanim zostaniecie magiem żywiołów? Przede wszystkim musicie mieć pełny strój. Szatę, spodnie, trosplotu i kaptur. To jest najważniejsze. To, żeby już magiem zostać. Ale polecam wam jeszcze zrobić pelerynę. Czemu? Bo podczas walki będziecie uciekać jako mag, będziecie chować się w różnych miejscach, będziecie unikać pocisku. Tu ma się tarczy. Teraz możesz powiedzieć, nie mówię jak ja mówię. Po co uciekać, skoro ma się tarczy? Jasne. To zaraz. Po kolei. Gorący wodzie kopany, daj mi po kolei powiedzieć. I peleryna będzie wam sprawiać, że nie będziecie mieć tak zwanego fall damage'u, czyli obrażeń na upadku. I to bardzo wam się przyda, bo nie, dzięki temu nie musicie patrzeć, gdzie wy polecicie, gdzie spadniecie i nie musicie zbytnio się martwić, że walniecie o coś. Tylko patrzycie na dziurę, żeby gdzieś się nie wjebać w dziurę i to wszystko. A tak to musicie się o wszystko martwić i często się zdarza, że podczas walki, w perworze walki uderzycie się gdzieś w głupi łeb. Jak jeszcze się posługujecie magią krwi, to no to jest bardzo zły pomysł, żeby się uderzać o jakiś fall damage i tak dalej, o ziemię. Dobra. Drugie. Potrzebujecie jedzenia. Tych trzech jedzeń, co tu widzicie, są musem. Nie jedzcie surowych grzybów, nie jedzcie podgrzewanych grzybów, bo to nie ma sensu. Bardzo mało wam daje Aetheru, tak zwanej many. I macie. Jedno jedzenie, grzyb nadziewany. Daje 75, jest najłatwiejszy do zdobycia, bo możecie sami sobie te grzyby hodować. I to praktycznie, róbcie ile tego możecie, jak chorzy, to róbcie to. Bo to możecie sobie w każdej chwili jeść. Bo macie bardzo łatwy dostęp do tego. I możecie cały czas... Się opłaca robić grzyb speracza. Nie już, że tani, to już robi się dwa razy go. Dobra, ale do grzyba masz łatwy dostęp. I zauważ, ile mam w skrzynce tego. Mam o wiele więcej grzyba. Zaraz wam pokażę blizę, chodźcie. Grzyba szpracza mam więc. No grzyby... Wcale nie przerobię całej skrzynki. Macie. Ile jest grzybów, ile glutów. I drugie ważne jedzenie to jest glut szperacza. On jest trudniejszy do zrobienia, wam zaraz pokażę. Jak nie macie dostępu jeszcze do tego, to wam pokażę. Byście się nie zastanawiali, czy dacie radę. To macie mięso szperacza. Magi kubek, czyli ten to jest samo wykorzystywany do tego pierwszego jedzenia. I galaretka, która jest najcięższa do zdobycia. Tylko można zdobyć z kopalni, ewentualnie tam coś wam wydropi z czegoś, ale najczęściej z kopalni, z bossa i tak dalej. Bossa to nie leci, tylko leci z tych malutkich. Kopalni bossa! I z podmiotów najbardziej. Kopalni bossa nie leci, kopalni bossa nie było. Jak pokonacie ostatecznego bossa, który jest w ostatnim odcinku, to będą wam się wszędzie spawnić te malutkie zadziorki, takie co szybko giną, ale strasznie dużo ich jest. I zabijacie je z jak najlepszą ochotą. A, grzyb się robi, a niestety wam nie pokażę grzyba, bo grzyba surowego na razie musicie zrobić. Gdzie on był? Jest, surowego grzyba, a nie, da się. Magi kubek, więcej zakrzep, jest łatwy też do zabicia.
bicia kleszczyki, uważajcie, żeby na łeb na mnie, wam nie wyłazili, i rzepa, którą możecie bez problemu hodować. I powiem wam, mimo że będziecie magiem żywiołów, to jest najłatwiejszy, jeśli chodzi, jak chcecie na siłę zostać magiem, ale nie macie tej zręczności niestety i często głupio giniecie, bo nie myślicie, tak jak ja, u mnie się zdarza. To magia żywiołów niestety jeszcze wymaga magii krwi, która jest trudniejsza do tego. I tu macie laskę, można. Która musicie ją mieć. Mimo, że zostaniecie magiem żywiołów, musicie tą laskę mieć. I tak, jak expić magię żywiołów? Po prostu strzelacie. Cały czas strzelacie, zabijacie i to wszystko. Jest najłatwiejszą magią, jaką może być. O, tak wygląda laska. Ogień zaraz wam pokażę, tylko wejdę na górę, żeby nie uszkodzić tu nic. Jest jakaś łajza? Końca? Tam? O, i macie. To jest laska płomień. I ona, jak widzicie, ma projectile, któremu im niżej wycelujecie, to tym dalej leci lub bliżej. Macie, o. Widzicie? Czyli musicie na początku, jak wejdziecie w magię ognia, to musicie się nauczyć tych projectile. Bliska to jest bardzo łatwe, ale z daleka próbujcie sobie snajpić jakieś bałwanko waszej bazy. Najlepiej potężne jakieś, nie szarzełków, tylko na przykład draugów lub coś w tym stylu. Tak, my mamy jedną bazę i tam daleko mu kradła są, które możecie sobie snajpić. A drugie jest ta magia, tylko poczekajcie, zjem sobie jedzenie wszystkie. O, i to jest łatwiejsze w obsłudze. To jest najłatwiejsza różdżka, jaka mu jest. Nie pokazuj szkieletku. Szkieletki to później. Do kieszeni. A, i dobra. I to jest najłatwiejsze do ekspienia. A żeby wyekspić to... To niestety jest najtrudniej. Musicie robić tak, że stawiacie sobie te tarcze. O tak. Nie nawalaj. Stawiacie sobie tarcze. I na razie nic nie robię, Dawid. Będzie się mówił kiedy. I tak, stawiacie sobie tarczę i ktoś musi wam niszczyć tą tarczę. Drugie, czyli to jest magia krwi i ją ekspicie, ona jest najtrudniejsza do ekspienia. Magia krwi jest bardzo łatwa, jak widzicie w moim poziomie, 41 aż. A drugie to są szkieletki. Mimo, że nawet nie zostaniecie magiem krwi, to się opłaca się szkieletki jednak używać na początku. Bo one tak, są najłatwiejsze, żeby magię krwi robić. One muszą tylko zabijać. A po co tu macie jednego szkieletka, później dwa, później trzy. A później możecie z kolegami zrobić całą armię. I one się porozpiły, debile. Dole. I możecie im też tarczę dawać, bez problemu. Którą też, jak wam zniszczy wróg, to dostajecie XP za to do magii krwi. I szkieletki tak, muszą zabijać, muszą ginąć. Najlepiej jak często giną. Na początku to jest najłatwiejsze. A później jak macie jakiś 10, 12 poziom magii krwi, to najłatwiejsze jest, że ja go nie zabijają coś. Idzie armia szkieletu. Razem z szarzełkiem? Nie, szarzełek na zewnątrz. I tak. I jest szansa, że wam zrespi szkieleta z łukiem i on jest najlepszy, bo te z mieczami i starczami są najbardziej upośledzone. One potrafią się blokować, nie umieć schodzić w jakiś miejsc. Giną najczęściej, a z łukiem one zawsze, ale to zawsze oni starają się strzelać. Nawet jak są blisko wroga, daleko wroga, zawsze starają się strzelać. I nie idą o tak, szkieletki, jak wy odchodzicie od wroga, bo się boicie, że za dużo obrażeń dostaniecie, to te szkieletki z mieczem, one idą za wami najczęściej. A szkieletek z łukiem, on stoi, stara się jak najczęściej strzelać. I on rzadko za wami idzie głupio i się lumpi zamiast walczyć. No, tylko niestety zmniejsza szansa na szkieletka. Dłukiem. Mam nadzieję, że jak będziesz miał jakiś maksymalny poziom krwi, to będzie większa szansa na nich. Teraz nie można wybrać. Powinni to poprawić, że powinno się dać wybrać. No to już wiecie, jak to expić. To teraz wam... jeszcze co potrzebujecie, żeby magien zostać. No to macie jeszcze to. Owsianka i glafa. Ona jest słabsza od tej gluta szperacza. Powinien mieć w ten sposób. Bo to od najsłabsze do najlepsze. Ale najtrudniejsza do zrobienia, niestety. I najmniej je się robi. Zobaczcie po naszej skrzynce. Nie, te skrzynce.
Znaczy po skrzynce jak mało je mam. I zaraz wam pokażę. Jest potrzebny. Co mówisz? Dużo sokroślinnego jest do niej potrzebne. Gdyby ten sokroślinny, to by się więcej robiło. Sokroślinny, on jest akurat łatwy do zdobycia. To byłoby lepiej. Tak, robicie sobie te... no... Wbijacie w korzenie te specjalne urządzenia, które zdobywacie od... stworów, przypomnę, jak one się nazywały? Werkrowie. No, jęczmień wcześniej zdobywacie na polanie, to jest prosty. I niestety tę galetkę pierdzielam. Więc widzicie, dlaczego mam owsiaki najmniej. Jej najmniej stosujcie, jeśli nie idziecie na jakąś potężną walkę, jeśli normalnie wchodzicie sobie, najmniej je jedźcie. Bo naprawdę się zapłaczecie, jeśli chodzi o zdobywanie surowców na nią. Czy to będziecie marudzić sami do siebie lub do kolegi, że znowu brakuje owsianki, znowu brakuje owsianki. No, ale to już ostatnie, to już nie jest najważniejsze, jeszcze miód pitny, eliksir, eitryr słaby. Niestety nie ma lepszego, dopiero będzie po Ashlandzie, update Ashlandy, jak w końcu oni go dopracują. Raczej. Powinien być. I to jest tylko, żeby wam manę odnowić. Nie stosujcie zbyt często tego, bo to jest ciężki do zrobienia. Stosujcie w nagłych wypadkach, jak naprawdę wam jest szybko magia do odnowienia. I najważniejsze, co musicie mieć, żeby dobrze władać magią i dobrze wam się regenerowała magia, musicie mieć wypoczynek, odpoczynek. Staracie się jak najwięcej. Jak, co składa się na wypoczynek? Każdy budynek, patrzcie, każdy budynek osobny z mebli. Czyli musicie mieć tak, tron, jakikolwiek. Jak budujecie na drewnianej podłodze, to nie budujcie z kamienia rzeczy, bo na pewno wam się będą rozwalać na tej podłodze. To najlepiej jak najlepszy. No, są oczywiście wyjątki, jak na przykład ten... ognisko, które pierdzieliłem w ścianę, żeby się trzymało, bo inaczej to tu na podłodze się burzyło. I macie lepszy tron tam na dole. On dopiero stoi na tym kamiennym podłożu. Dobrze. No. Skeletki! I tak, co wchodzi dalej? Tak. Na pewno tron, na pewno stół, jakikolwiek. Najlepiej jak najlepszy. Też kamienne są, więc patrzcie co robicie. Sauna, którą odblokujecie, jak zdobędziecie w końcu tarzy, który się znajduje blisko lub trochę dalej od wiosek tych kichaczy. To na polanie. No. Mówię kichaczy, bo najłatwiej rozpoznacie, o jakie spory mi chodzi. Są zielone i się śmieją z was. Za każdym razem. No chyba zachodzą was od pleców i nagle klepę dostajecie na ryj. Dlatego, jak jesteście magiem, zawsze chodźcie tym. Bo możecie... Bo głupie ciosy możecie dostać, które mogą sprawić, że zginiecie i to szybko. To tarcza jest podstawą. Nieważne jakim żywiołem chcecie się posługiwać. I tak, trzecie, ozdoba. Czyli jakikolwiek wieszak i jakiekolwiek, nie wiem, powieszenie coś na tym wieszaku. Nawet może być stare wasze bronie, może być z bossa jakiś trofeo. Możecie powieszać to i to bez problemu. Kolejne. Nie musi być nic powieszone. Ale zróbcie, żeby będzie ładnie, nie kładźcie byle jak tego. Następne, stojak na zbroję. Też sobie ozdóbcie jakąś zbroją, jakąś gównianą nawet na początku, żeby było. I to każde daje wam punkty do komfortu, to co widzicie z po prawej u góry. Po ognia i koło magicznej bariery. Najważniejsze, musicie mieć schronienie, czyli musi być dach nad wami. To, co widzicie nad nami, to nie jest dach, to jest podłoga. Wejdę tu dalej i nie musi być szczelne, musi być nad wami. Czyli tu dach, czyli to się wlicza w schronienie. Patrzcie, widzicie? O, tu nie ma ścian i schronienie mi znika, nie? Schodzę dalej, mimo że tu jest dziury są na schody. Będę. No. Serio. Kochany szkieletki, macie głaskę gładko, ale nie blokujcie mnie. I ściany. Czyli ściana może być od razu dach. Albo możecie zrobić tak jak my, czyli macie tam jakieś wieże u góry. Patrzenie. Kolejne, co jest potrzebne? Jakaś miejsce ogniska. Może być to głupia pochodnia. Może to być ognisko takie, kamienne. One jest najlepsze, najwięcej punktów daje, więc to wam polecam. Ale dostawcie sobie też jakąś pochodnię. Musi być zapalona, musi być to zapalone. Czyli taka pochodnia z ognika, co widzicie tam przy tronie, zaraz wam pokażę.
One, nie trzeba ich zasilać. Ale są najtrudniejsze do zrobienia. No dopiero z Mislandu możecie zdobyć, jak zostaniecie już magiem. Z Mislandami. Nie, w sumie z Mislandu, a nie wodzy. Możesz nie mylić. Nie, nie robimy wodzy z mózgu. Ten, drugie. No i mi żeś przerwał mnie. A, z łańcuchami dostajecie wcześniej już. Nie, do dwergów dostajesz. Nie, co ja gadam, dostajesz od handlarza. Agien, pioru. Ale łańcuchy. No to już łańcuch możesz wcześniej zdobyć. A lampy są dopiero od dwergów na Mislandach. I one też nie trzeba zasilać. Inne pochodnie, jakie istnieją, trzeba zasilać. Niestety i ogniska też zasilać. Ogniska są najlepszym rozwiązaniem, bo drewno tylko wrzucacie. A do pochodni musicie specjalne jakieś surowce wrzucać. Trzecie, ale bardzo wam tego nie polecam, koksowniki. No na przykład to miała misa z tego wyjść, miało drewno zniknąć, miał ten skażenie z tej sikierki, co miało spadać. Lepiej jak chcecie, jak ja bym z tych kuporów, to polecam użyć właśnie tego palnicka, bo to dajesz dwa problemy do innych. Tak, tylko nie chodźcie po nim, bo się rozwala. O, macie. I musicie najlepiej tak jak ja zrobić, jak macie na podrewniany podze, wpierdzielić w ścianę trochę kamienną. Kamienną ścianę, powtarzam. Żeby to się trzymało, bo jak tu postawicie, to mi się tu rozwalało. Tu nawet, o jest, czekajcie. Tu jest słup drewniany. Ja postawiłem na słupie drewnianym gdzieś w tą stronę, nie? I tak się zawaliło. Wam drewniane podpory nie pomogą. Musi być wpierdzielone w jakiś kamienny element. Czyli zbagować musicie. A w tej grze nie trudno jest coś leciutko wsadzić w ścianę. O, na przykład tutaj kładliśmy potężne głowy bossów i boss jeden potrafił gryźć nam dywan. On, ten boss. To jest Iglaf. Iglaf? Tak, Iglaf. Jaglaf. I on tymi ząbkami, co widzicie, wbijał się w ten dywan i wygląda jakby odkurzał lub gryzł ten dywan. Dobra, i kolejne, to właśnie dywan. Nieważne jaki, może być to jakiś chujowy dywan, może być to z wilka, może być to z biednego loksika, ten największy. Może to być z króliczka. To wygląda jak mata bardziej. To też się liczy jako dywan. I musi być jakiś propozyc kolejny, jeśli chodzi o materiałowe rzeczy. Propozyc. To akurat głowę ten ze smoły, to nie wiem akurat czy musisz mieć. Jest jeszcze głowa kruka, ona nie jest... nie jest tak ciężka do zrobienia, zaraz wam pokażę. Jak nie macie smoły jeszcze, to macie, o szlachetne drewno tylko jest wymagane. Więc możecie zacząć od tego. Kolejne jest coś jeszcze, coś wchodzącego. Możecie, na wszelki wypadek postawcie proporce i zasłony jakieś. Czekajcie, mam tu jakiś przykład zasłony? Nie mam. Meble. Zasłona niebieski luty. To jest niby zasłona. I macie proporcje. Przysłona. Zasłona. Wszystko co ma inną nazwę, stawiacie to. To może się liczyć do właśnie do wypoczynku. Czyli jest dywan. Dywan. Dywan to znaczy, że to jest to samo. Ale jak macie na przykład standard, zasłonę, przysłona i znowu zasłona, to musicie postawić najlepiej właśnie różne te rodzaje. Ławkę też najlepiej sobie postawcie, bo też nawet tą gównianą z belki. Ona tu po prawej jest taka sobie. O, macie stojaki, czyli to może, co możecie rzeczy przyczepiać. Stoły. Już mamy ten lepszy stół z... O, ten stół mamy. Krągły. Ja tu postawię czarny stół. Wiecie co się działo? Zawalał się. Mimo, że tu są głupie podpory z drewna. Drewno, tak jak mówię, nie pomoże wam. O, tu podpora z drewna jest. I dalej. Wbijana są podpory i nic mi to nie dawało. No. I macie, o, pochodnia. Żywica. A tu ognik i drzewo. O wiele prościejsze są do zrobienia. O, a tu macie te. Miedź, dwergowa latarnia, łańcuch i czarna kuźnia niestety. Musi pobliżu gdzieś stać. Dobra, i chyba wszystko im wytłumaczyłem, jak zdobyć te. I nam się udało zdobyć, patrzcie, o widzicie, zmniejsza się komfort. Jestem tu, mam 13. Tu wróg pójdę, mam 11. Czyli na logikę, zapalona wanna, z tyłu się ją zapala. Chodzicie do wanny.
i macie maksymalny poziom. Jeszcze sobie najlepiej usiądźcie. Będzie 23 odpoczynku i to jest najważniejsze, jak jesteście magiem. Musicie mieć wypoczynek. Bo o wiele szybciej wam się Aether. Nie będziecie się wkurzać, że Aether zawolno wam się. Aether stamina, życie. No, a później jak już bossa pokonacie w ogóle, to kolejna rzecz, to jest najważniejsze właśnie boss, bo daje wam też większą regenerację, czyli tak, ubranie wam daje 100% więcej szybciej regeneracji Aetheru, kolejnie daje wam odpoczynek więcej regeneracji, akurat już tu nie ma w procentach, boss wam daje 100% więcej, i chyba wszystko. Bo... No, a jedzenie od poziomu Aetheru. Dobra, idziemy wam pokazać, jak działają te bronie. Co tu chlipnęło? Nie wiem. Tam na czymś coś klipło. Taki plum zrobił. Wiem. Dobra, my idziemy do miejsca, pokażemy wam na przykładzie z polany. Bo tam będziecie widzieć wszystko i tam są w miarę potężni wrogowie. Bo tam jest lata, wam tego nie pokażemy, bo tam jest ciężko co cokolwiek zauważyć i mało wrogów jest. No i zbyt potężni. Najlepiej sobie trenujcie na polanie. Tam najszybciej się nauczycie wszystkiego. I nie pamiętajcie, to wam później wam powiem, nie rzucajcie się głupio na wroga. Snajpcie na początku, jak jesteście słabym magiem. I posługujcie się tą laską, ale też tą. I nauczcie się w tej projectile. Macie widzowie, od razu wam pokażę przykład, po co wam jest potrzebna peleryna. Czyli peleryna i portal z piórów. Macie. Na polu. Możecie robić takie stanty. Lecieć daleko, puszczacie shifta, nie marnuje wam tego i dalej lecicie. Czyli jak jakiś potężny wróg was goni czy coś, możecie sobie zeskoczyć skądś. Nawet blocie na śmieci jeszcze możecie nawalać do niego, jak lecicie. Teraz, o, i nic wam się nie stało. Nieważne jaka wysokość, pokazam na najtrudniejszym możliwym sposobie. Macie, lecicie i możecie nawalać wroga, który was podszedł do was. I dla każdej klasy, moim zdaniem, to się przydaje. Nieważne, czy jesteście łucznikiem, czy jesteście wojownikiem. Jak widzowie, zastanawiacie się, co jest najlepsze w magu? Bliskość. Rzeczkowanie. Dobra, i widzowie, zaczniemy od magii bardziej zręcznej, czyli magii krwi, jak nazwa wskazuje, zabiera wam życie. Musicie jakoś używić te szkielety. Jest najtrudniejsza. Jest najbardziej zręczna. Osoby, które nie lubią centralnej konfrontacji z wrogiem, czyli walki z wrogiem, czyli w oczy w oczy, to szkieletki możecie stosować i nie musicie się zbytnio przejmować. Im lepsze szkieletki, czyli im większy poziom krwi macie, tym one są potężniejsze. Jak jeszcze jesteście w grupie na przykład 10 znajomych, no dobra, nie przesadzajmy, aż tak pewnie dużo nie macie w grania w tą samą grę, więc powiedzmy 3 znajomych, 4 znajomych, to potraficie, to sobie policzcie, 3 razy 4 znajomych, no to właśnie. To macie 12 szkieletów. I wszyscy możecie się stać i patrzeć. No. I co mag krwi robi? Uważa na życie. Najważniejsze, tarcza. Żebyście głupio nie zginęli, bo bardzo często będziecie mieć mało życia. I miksturki lecznicze. I wysyłacie szkieletki. One prędzej czy później sobie poradzą z tym całym tarczeństwem. Jak macie mieszczników, staracie się blisko wroga chodzić, żeby one te jednak szkieletki nie łaziły za wami, głupio. I jak widzicie, umierają szkieletki, to wzywacie nowych. Padaj. I uważajcie na takie łajzy, co próbują was zdobyć. No sobie nie dam rady tymi czterema berserkerami. No cóż. Nic mnie poradzę. Ale innych dobrze tukam. Dobra, nie jednego wiem. Berserka poszedł za mną, to klepę jednego berserka. I zobaczcie, o, teraz wam pokażę przykład, jak są szkielety z mieczami upośledzone. Tu go zespliście na skalę, bo uciekliście przed wrogiem. O, dobra, poradził sobie, wow. Ale jakby tu gdzieś stanął, to by nie potrafił zejść. Serio? Loksik przyszedł pomóc? Miałeś, a nie nic.
Nie, Loksik przyszedł pomóc. Loksików nie zabijacie, są słodkie, ale niestety jak się wpierdzielają w walkę, to musicie się pobić. Bo będziecie mieć straszny problem z nim. Skaczałem od jednego sercu tutaj, bo nie używałem magii. Tam go pokonałem. I was tylko totalny wpierdziel dostałem przez Loksy. I właśnie tych berserkerów. Nawet jak macie potężnych. Nie wiem, chyba sety poziom byście musieli mieć krwi, żeby Loksa czy Berserkera by z pełni ścisnęły za pierwszą radę. Jak widzicie, magia z wywołem jest najlepsza, jeśli chodzi o wystajpienie, ucieczka, wystajpienie, ucieczka. Lub wpierdzieleli się w armię wrogów. Szkielety! Kopali się! Nie może tam wpadłeś. A dobra, uciekłeś. Jedne loksiki. Chcę pocierpieć dla nauki. Dla eksperymentów. Głupie porównanie. Będzie. I tak, nawet jak jesteście magiem, że zawsze, ale to zawsze stosujcie głupią tarczę. Ona wam zabiera życie. Im macie mniej życia, tym wam mniej zabiera. Ale stosujcie tą tarczę, bo ona jest bardzo pomocna, jeśli chodzi o w ogóle przetrwanie. Jako mak. Nawet jak zostajecie makiem, żeby wam opłacać. Jak widzicie, o! To powalnia. I będzie się ruszyć nie mogą. I połączycie z ogniem, z kolegą i taki puling nie ma szans z wami. Jak zabijać komara? Jak widzicie tą laską, albo czekacie jak komar podleci do was i jebo ziemię i po komarze. Jeśli masz problem tutaj z komarami. No. Wiesz to. Okej. Okay. Z jednego się dwa zrobił. No. Mamy lód powiększony. Dlatego. No i co? I tyle mogę wam pokazać. Magia ognia jest jeszcze najlepsza do strącania im tych głupich wież, niszczeniu budynków. Jeśli jesteście magiem, to bardzo łatwo możecie komuś bazę zniszczyć. No chyba, że z obsydianu się zbudowa, to jest o wiele trudniej. Ale wszystko, normalnie... Ale się zniszczyć. Wszystko możecie niszczyć jak poparzeni. Bo na ta laska, wybuchy macie, widzicie? Obuchowe, 120. I im większy poziom macie żywiołów, to tym potężniejsza ta laska jest. I wszystko jest w ogóle potężniejsze, jak macie większy poziom tego. I mniej tyru zużywacie na to. Czyli jak będziecie mieli już na setnym poziomie jakimś cudem magię żywiołów, a magię żywiołów bardzo łatwo wyekspić. Widzicie, że mam 41. To bardzo mało będziecie ten zużywać. O, i wam jeszcze pokażę na podstawie tej laski, nie atakuj komarów. Na podstawie tej laski, jak się obronić przed komarami. O, tadam. On zje wam tarczę lub nie zje. Na początku będzie wam zjadał tarczę za pierwszym razem najczęściej. Ale możecie się tak bronić, jak nie potraficie celować. O, i macie. Musicie, o, nauczyć się, jak z daleka strzelać. Możecie wroga zasypać gradem pocisku, na do niego nie podchodzę. Lepiej niż łucznik, to się zachowuje. Początkowy. A patrzcie, jak szkieletki klepą dwóch berserkerów. Studiano. Dawid mówi, że szkieletki nie radzą. Radzą sobie. Ops, musiałeś dobić. Neły. No to zel, czemu jest inna muzyka? Pokaż mi tą skrzynkę. O, wisiorek! Bieraj wisiorki. Przydadzą się do skrzyni skarbu. Dziwny ten tar tutaj. Tam. O, rozlany już. Zobacz sobie. O, i tu tak możecie tar zdobyć. O, macie. Smoła. Po angielsku jest tar. Bodajże. O. O, i macie smołę. Wypada ze slamików, albo musicie, albo to musicie przekładać, czyli dziurę kopiecie. To było tam w jakimś odcinku, jak kopaliśmy tar. W odcinku pływamy w tarze. Tam była taka anotacja do tego odcinku. W tytule. No. No, kończymy już. Wszystko im powiedzieliśmy, co mieliśmy powiedzieć. Na co, fullingów? Tak, Lagmanie, właśnie się zawiesiłeś w powietrzu. A. Najlepszym rozwiązaniem
jest połączenie tych dwóch żywiołów magii żywiołowej, magii krwi, bo wtedy szkieletki was chronią przed każdym malutkim gównem, który nie chcecie się zajmować, tylko się zajmujecie jakimś potężniejszym przeciwnikiem, nie? A wy w tym czasie zajmujecie się magią żywiołów i strzelacie w tego potężniejszego przeciwnika. A szkieletki was bronią przed tym małym gównem. Najbardziej to jest uciążliwe przy małym, przy robactwie. Albo przy biegających folingach, aby bijecie berserkera. Pusta wioska? Nie, ona nie jest pusta, po prostu mam lag serwera i... I on da mi się tu porespi wszystko. A to jest szopełka, o, ma słaby internet i rzeczy potrafi robić. Dobra. O, wrócił. Tak zbugowałeś, że nic się nie zrobiło w wiosce. Bugmanie jeden. Dobra, trzymajcie się. Na razie. Szopeł, pożegnaj się. Na razie.